na obiektach Akademii Piłkarskiej Białej Podlaskiej. Dzisiaj odbywa się 13 turniej służb mundurowych Służby Więziennej w piłkę nożną oraz trzeci memoriał naszego kolegi Mirosława Samoszuka. Jakie służby mundurowe są reprezentowane? Przede wszystkim służby mundurowe ze Służby Więziennej jest najliczniejszą grupą. Jest drużyn 10, pozostałe drużyny to są podległe tutaj w mieście Biała Podlaska, czyli Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe, jest także wojskowi, Służba Celno-Skarbowa, są księża z diecezji siedleckiej zaproszeni, także mają drużynę? Mają swoją drużynę. I ogólnie 17 drużyn występuje dzisiaj w turnieju. Cel jest szczytny, czyli też między innymi zbieramy na zbiórka jest pieniędzy na powodzian. Chcielibyśmy też przyłączyć się i wesprzeć tych ludzi, którzy ucierpieli w powodzi i ten turniej tak się połączył właśnie ze zbiórką tych pieniędzy. Początek tych turniej właśnie zainicjował nasz kolega świętej pamięci Mirosław Samoszuk. On to rozpoczął, ja już troszkę w okresie późniejszym pomagałem mu, wdrożyłem się w to i myślę, że nie zostawiam tego samemu sobie i chciałbym to kontynuować dalej. To sama cyfra mój, 13 turniej już, to troszkę może pechowy, ale dla nas jest szczęśliwy. Raz, że pogoda dopisuje liczba uczestników, gości, tutaj kibiców i myślę, że nie zaprzestaniemy na tym 13, kontynuujemy co rok to samo, aby tylko zdrowie było i chęci i będziemy kontynuować dalsze te turnieje nasze. Jest forma integracji, forma sprawności fizycznej, także to jest taki dodatkowy atut dla funkcjonariuszy. To nie tylko siedzenie za biurkiem, nie tylko praca w jednostkach, ale także spotkać się trochę z sprawności fizycznej i każdy jest zadowolony. Księża z diecezji siedleckiej jeden raz, bo to jest też puchar, zaznaczę, że jest puchar przechodni prezydenta miasta Białej Podlaskiej i raz w 2018 roku księża zdobyli mistrzostwo naszego turnieju. Także ja tego nie pamiętam. Oczywiście tak było. A jest taki regulamin, że 3 razy z rzędu kto wygrywa ten puchar, to zabiera już go sobie na własność. Ale że następny rok księża nie wygrali, także ten puchar cały czas przechodzi do innej drużyny. W tym roku takim faworytem, który to myślę, że jest Aresz Śledczy z Radomia, ale kto to wie, to jest turniej, to każdy wygrać może. Bramki są dokładnie, każdy może wygrać.